Kara śmierci, bardzo dobrze. Proszę Państwa, znamy Waszą prośbę i się w nią wsłuchujemy. W demokracji decyzją jest to, czego chce naród. Nie możemy zbytnio opóźnić tej decyzji, bowiem ci, którzy przeprowadzają zamach stanu, muszą za to zapłacić, dodał prezydent. Kara śmierci została w Turcji zniesiona w 2004 roku, co umożliwiło rok później rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W praktyce żaden wyrok śmierci nie był w tym kraju wykonany od 1984 roku. A o sytuacji w Turcji po piątkowo-sobotnich wydarzeniach dyskutowali goście programu Wybory w Toku. Szybkie stłumienie próby zamachu stanu w Turcji wzmocni pozycję prezydenta Erdoğana zarówno wewnątrz kraju, jak i w relacjach międzynarodowych, uważa Jacek Wilk z Kukiz 15. Turcja tak by starała się pokazać, że jest bardzo silnym graczem w tym regionie. To układanie sobie stosunków z Izraelem, z Rosją, to samodzielna polityka w stosunku do państwa ISIS. Być może, jeśli chodzi o pozycję w NATO, też za jakiś czas będzie żądała jakichś dodatkowych czy to przywilejów, czy zmiany swojej pozycji? Z naszego punktu widzenia istotne są dwie kwestie, wydaje Paweł Zalewski z PO. Czy Turcja po tym zamachu będzie solidnym, stabilnym członkiem NATO i będzie działała zgodnie z dotychczasowymi regułami, współpracując ze Stanami Zjednoczonymi? Oraz czy będzie wywiązywała się ze swoich zadań w ramach umowy Unia Europejska-Turcja, jeżeli chodzi o imigrantów? W obecnej sytuacji Zachód i Stany Zjednoczone nie będą sprzyjały niestabilności w Turcji, ocenia z kolei europoseł Janusz Zemke. Więc tutaj myślę, że to będzie w sumie, że tak powiem, stabilizacja. Natomiast wszyscy dobrze wiemy, że niestety zostanie to wykorzystane bardzo mocno wewnętrznie, jeśli chodzi o dokręcanie śruby, tak to mówiąc wprost. I te obecne władze, myślę, że bardzo, że tak powiem, skrupulatnie i dokładnie korzystają do eliminacji ludzi, którzy ich zdaniem mogliby, że tak powiem, szkodzić obecnemu prezydentowi. Fethullah Gülen, którego władze w Ankarze obciążają odpowiedzialnością za próbę przewrotu wojskowego w Turcji, powiedział, że za nieudanym zamachem stanu stoi sam prezydent Erdoğan. Słuchasz informacji TOK FM. 18 osób, w tym jedno dziecko, nadal jest w stanie krytycznym po czwartkowym zamachu w Nicei. 85 osób wciąż przebywa w szpitalach, mówi francuska minister zdrowia Marisol Touraine. Ogłaszam, że gwarantujemy pełne wsparcie medyczne w kwestii opieki i leczenia ofiar. Przede wszystkim pacjentom w szpitalu, ale także tym, którzy potrzebują konsultacji medycznych. W czwartek późnym wieczorem 31-letni Tunezyjczyk Muhammad Lawash Boulel wjechał w tłum zgromadzony na promenadzie w Nicei rozpędzoną ciężarówką. Zabił 84 osoby. W mieście aresztowano kolejne dwie osoby powiązane z zamachem. To mężczyzna i kobieta, najprawdopodobniej albańskie małżeństwo, do którego zamachowiec wysłał przed atakiem SMS o treści dostarczcie więcej broni. Wcześniej zatrzymano czterech mężczyzn z otoczenia zamachowca i jego byłą żonę. Komisja Wenecka, mimo wcześniejszych zapowiedzi, nie wyda w najbliższym tygodniu wstępnej opinii w sprawie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Komisja poczeka, aż dokument zostanie ostatecznie przyjęty. Zdaniem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego, to czy opinia będzie, czy też nie, nie ma znaczenia. Opozycja, która nie bardzo potrafi poradzić sobie z dobrą zmianą, z rozmaitymi działaniami rządu, uczepiła się tego pretekstu do awantury zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wicemarszałek z PiS-u mówi TOK FM, że nowa ustawa o Trybunale będzie przyjęta przez Senat w najbliższym tygodniu i awantura się zakończy. Sądzę, że to paliwo do tej awantury powoli się wypala i opozycja zostanie z pustymi rękami, no bez programu, bez projektów i z kłopotem, że awantura, którą wywołała, kończy się bez rozstrzygnięcia najkorzyści. W czwartek dwie senackie komisje rozpoczęły pracę nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym. Są zgłoszone liczne poprawki. Po pracach w komisjach ustawa ma być rozpatrywana 20 lipca na posiedzeniu Senatu. Kilkadziesiąt osób zebrało się na wschodniej Ukrainie w miejscu, gdzie dwa lata temu spadły szczątki zastrzelonego malezyjskiego Boeinga 777, na pokładzie którego zginęło 298 pasażerów i członków załogi. Według opublikowanego w zeszłym roku raportu holenderskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa, samolot należący do linii Malaysia Airlines został zestrzelony pociskiem rakietowym ziemia-powietrze Buk, wyprodukowanym w Rosji. Nie wiadomo jednak, kto wystrzelił rakietę. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zapewnił, że sprawcy tej tragedii zostaną ukarani.
szakale złociste, które rozmnożyły się na południu Węgier, zabijają zwierzęta leśne oraz hodowlane. Powodują tym miliardowe straty. Co roku szakale zabijają około 10 tysięcy jagniot w hodowlach owiec. Powodują też wielkie straty w pogłowiu dzikich zwierząt, zabijając cielęta danieli czy jeleni oraz warchlaki dzików. Za kilka dni zacznie się na południowym zachodzie Węgier tygodniowy program przeżywania populacji szakala. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. W Polsce zorganizować za czymś, a nie przeciw czemuś. Nagrodę Radio TOK FM za rok 2015 otrzymują Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor Adam Adler i Koalicja Organizacji Pozarządowych za akcję Nasz Rzecznik. Zapraszamy Państwa. Prosimy do nas. Jestem strasznie wdzięczny za to wyróżnienie. Jestem z niego niezwykle dumny, ale chciałbym podkreślić, że tak naprawdę to ja już swoją nagrodę dostałem, bo ja mam prawo pełnić służbę na rzecz obywateli, na rzecz naszych praw obywatelskich. Co więcej, to moją nagrodą jest to, że mogę kierować super zespołem w biurze rzecznika. Co się przebija? Że rzecznik nie przyjmuje do wiadomości, że się nie da, że dąży do celu, że ma świetny zespół i że słucha i jest w kontakcie. Te wszystkie rzeczy, które przy misyjnej działalności są bardzo ważne, bardzo rzadko zdarzają się w urzędach. To jest nasza wybrana. Ja teraz tego dnia to nie jest jakieś szczególnie ważne, bo konstytucja mnie do tego zobowiązuje, a to przysięgałem i po prostu mam robić, co do mnie należy. Pierwsze śniadanie w toku. Zastanawiają się Państwo, skąd ta radość w moim głosie po takim weekendzie. Przyznam się Państwu, że też byłem zszokowany. Z jednej strony zamachy w Niceli tuż przed weekendem. Z drugiej strony zamach stanu w Turcji. Niewiarygodny. Słowo niewiarygodny użyłem nie przez przypadek. Niewiarygodny z tego powodu, że jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby armia, tak potężna instytucja, w tureckim państwie tak nieudolnie próbowała zamach stanu przeprowadzić. Co ten zamach stanu oznacza? Jaki ma sens? Jakie znaczenie? Kto za nim stoi? Dlaczego? Kto mógł na nim zyskać, a kto na nim na pewno zyska? O tym, no i oczywiście o tym, jak się czują Turcy, mieszkańcy Stambułu w tej całej sytuacji. Jak się czują mieszkańcy Ankary? Co o tym mówi turecka ulica? O tym w pierwszym śniadaniu w toku po godzinie 6.05 będę rozmawiał z Janną Pietrzak, Polką mieszkającą w Stambule. Natomiast po godzinie 6.25 Państwa i moim gościem będzie Pierre Boulle, ambasador Francji w Polsce, z którym porozmawiamy o Francji po zamachu w Nicei, ale też o tym, jakie słowa padły w Polsce dotyczące zamachu ze strony różnych przedstawicieli polskich władz, bolesne czy może obojętne Francuzom i francuskiemu państwu oraz rządowi. To wszystko po godzinie 6.25. Piotr Maślak, dzień dobry, nie przywitałem się. Zapraszam na pierwsze śniadanie w toku w imieniu swoim, Małgorzaty Wołczyńskiej, która przygotowała wraz ze mną program, Adama Maciejewskiego, który go realizuje. Do godziny 6.40 będziemy z Państwem. Pierwsze śniadanie w toku. No, powiedziałem co w pierwszym śniadaniu w toku, ale zachęcam Państwa oczywiście do udziału w programie. Zawsze zresztą, jak Państwo wiecie, czekam na Państwa opinie i komentarze. Proszę do nas pisać na profilu Radio TOK FM na Facebooku. Proszę do nas dzwonić 22 44 44 044. Wysyłać maile śniadanie@tok.fm. W obronie demokracji, czy właśnie w obronie rządów silnej ręki Recepa Tayyipa Erdogana?
dlaczego i jak Turcy oceniają to, co się wydarzyło, ale też jak państwo oceniacie, czemu i komu miał służyć zamach stanu w Turcji. Czy to jest element, który wpisuje się w tę naszą bardzo napiętą i coraz bardziej napiętą rzeczywistość, także w Europie, takie wydarzenie? Czekam na państwa opinie i komentarze. Te najciekawsze na pewno pozwolę sobie zacytować na antenie TOK FM, jak mam zresztą, jak państwo wiedzą, w zwyczaju. 22 44 44 044 śniadanie@tok.fm. No i profile Radia Tok FM na Facebooku są do państwa dyspozycji. Ja państwa oczywiście zachęcam także do odwiedzania profilu Pierwszego Śniadania w Toku. Tam linki do podcastu, do naszych audycji, do zdjęcia związane z naszym programem państwo znajdą. Ale też czekamy cały czas, zachęcam państwa również do wysyłania do nas swoich zdjęć z wakacji. Czekamy na państwa wakacyjne wspomnienia, wakacyjne, nie wiem, zdjęcia, opisy przygód. Również będziemy po nie czasami sięgali, zresztą już sięgaliśmy, więc proszę je wysłać na adres śniadanie@tok.fm. A jeżeli dopiszą państwo, zgadzam się na publikację mojego zdjęcia z wakacji na profilu Pierwszego Śniadania w Toku, to na pewno państwa zdjęcie na naszym profilu pierwszośniadaniowym także się pojawi. Pierwsze wakacje z Tok FM, o, wymyśliłem na bieżąco. Na żywo. Hasło akcji pierwszośniadaniowej. W każdym razie zachęcam państwa mocno do kontaktu. Pierwsze śniadanie w Toku. Jak w pseudodemokracji pozbyć się opozycji, to unaocznił Europejczykom Erdogan. Po prostu należy sfingować zamach stanu, zapuszkować opozycję, przywrócić karę śmierci i w chwale sprawować władzę dyktatora w demokratycznym ustroju. Napisał pan Jarek na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Czekam na państwa kolejne komentarze. Cóż takiego po pierwszym programie, po pierwszym śniadaniu w Toku, pierwszy program gospodarczy. Proszę mi wybaczyć, dzisiaj jakoś język mi się kończy, poniedziałek może dlatego po weekendzie. Pierwszy program gospodarczy oczywiście i Wojciech Kowalik po nas. Potem poranek Radia Tok FM, wakacyjnie Jacek Żakowski, w poniedziałek, w piątek, w czwartek. Jacek Żakowski jest pracowitym dziennikarzem, więc spotka się z państwem przy każdej okazji chętnie. Będzie oczywiście przeglądał prasę po 7.20, rozmawiał z profesorem Andrzejem Cerem, sędzią Konstytucyjnego Trybunału Konstytucyjnego, byłem rzecznikiem praw obywatelskich. Po 7.40 natomiast gościem państwa Jacka będzie Tomasz Siemoniak, poseł Platformy Obywatelskiej, członek Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, były minister obrony narodowej. Po 8.00 komentatorzy Jacek Niedzielkiewicz, Rzeczpospolita, Jakub Dymek, Krytyka Polityczna i Konstanty Giedek, Gazeta Wyborcza. Zapraszam państwa także na EKG w imieniu Maćka Głogowskiego. Dzisiaj dr Lidia Adamska, była członkini zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, prezes i współzałożycielka startupu Kawinowa oraz dr Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista PUS Banku SGH i Michał Sutowski, krytyka polityczna. Wspólnie będą dyskutowali o ekonomii, o gospodarce i polityce tam, gdzie o ekonomię i gospodarkę zahaczy. Po południu spotka się z państwem Karolina Lewicka. Po godzinie 12 gościć będzie profesora Ewę Łętowską, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Pierwsze śniadanie w Toku. To te najbliższe godziny na naszej antenie. Oczywiście po 5.40, czyli wcześniej, przegląd prasy w moim wykonaniu, czy maślakowym. Dzisiaj naprawdę okładki to nietrudne do przewidzenia, Turcja i Francja, ale już na dalszych stronach dużo ciekawych tekstów. Newsweek, bardzo ostra okładka, opowiem państwu jaka po 5.40. W sieci też atakuje dzisiaj zmysłowa okładka zdobi tygodnik Wprost. O tym też opowiem państwu po 5.40. Gdyby jednak chcieli państwo ciut wcześniej dowiedzieć się, cóż takiego dzisiaj w gazetach można znaleźć, to już za 3-4 minuty na twitterowym profilu Radia Tok FM znajdą państwo 30-sekundowy przegląd prasy w moim wykonaniu, taki prasowy, licki. Zachęcam bardzo serdecznie, proszę zerkać. To za kilka minut, dosłownie. Przed informacjami kulturalnymi, które także już za chwilę, ponieważ dzisiaj o Turcji, pomyśleliśmy z Małgosią, że może, w zasadzie Małgosia pomyślała, a ja się zgodziłem, że może trochę spróbujemy przenieść państwa w takie tureckie klimaty, życząc państwu i sobie, żeby Turcja kojarzyła się raczej tylko z miłymi wspomnieniami z wakacji, a nie
z zamachami stanu i tragediami. Na dobry początek dnia, więc Selda Baksan, jeżeli dobrze czytam tytuł po turecku, może nie, Adaletin Buma Dunia, tak by to powinno chyba brzmieć. Informacje kulturalne. Patrycja Wanat, zapraszam. Sukces polskiego pisarza Szczepan Twardoch oraz tłumacz jego powieści Olaf Kyl zostali laureatami Nagrody Literackiej Brücke Berlin, czyli Pomost Berlin. To wyróżnienie przyznawane autorom z Europy Środkowej i Wschodniej. Twardoch został nagrodzony za książkę Drach. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 28 września w Deutsches Theater w Berlinie. Ponad 200 filmów pełnometrażowych, w tym ponad 90 polskich premier. W czwartek we Wrocławiu rozpocznie się 16. edycja festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Edycja specjalna, bo w tym roku Wrocław nosi tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, mówi szef festiwalu Roman Gutek. Kino europejskie będzie dominowało w tym roku na Nowych Horyzontach. Taki duży cykl wymyśliliśmy, który się nazywa Mistrzowie Kina Europejskiego. Do Wrocławia przyjedzie 9 reżyserów, którzy spotkają się z publicznością oraz przedstawią swoje ulubione filmy. Będą to m.in. mistrz hiszpańskiej kinematografii Carlos Saura, filar czeskiego kina Pedro Zelenka oraz jeden z twórców rumuńskiej nowej fali Christian Munciu. Festiwal rozpoczyna się 21 lipca. Zaproszenie dla Państwa do Teatru Polonia w Warszawie na kontrakt. To sztuka w reżyserii Krystyny Jandy. Ukazuje świat wielkiej korporacji. Bohaterkami są dwie kobiety, szefowa i jej podwładna. W tych rolach Agnieszka Michalska i Maria Seweryn. Mam zaproszenie na środę na 19.30. Czekam na maile kulturamałpatok.fm. A kolejne informacje o 5.40. Zapraszam. Pogoda. Deszczowo dzisiaj w prawie całej Polsce, wyjątkiem od prawie będzie Dolny Śląsk, Warmia i Mazury oraz południe Podlasia. W pozostałych regionach przydadzą się dzisiaj parasole. Termometry pokażą od 18-19 stopni w Suwałkach, Białymstoku, przez 20-21 w Trójmieście, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Kielcach, Lublinie, Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie, Wrocławiu. To właśnie 21, to najwyższe temperatury dzisiaj, także w Zielonej Górze i w Zachodniopomorskiej. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. Pierwsze śniadanie w toku i Piotr Maślak, witam ponownie bardzo, bardzo Państwa serdecznie. No, może nie ładnie, po polsku. I zapraszam oczywiście na pierwsze śniadanie w toku. Będziemy z Państwem do godziny 6.40. Czekam na Państwa komentarze, opinie, dosłownie za minutę, może dwie, na profilu twitterowym Radia TOK FM znajdą Państwo 30-sekundowy przegląd prasy, po 5.40 dłużej na antenie Radia TOK FM. Czekam na Państwa opinie i komentarze dotyczące dzisiejszych tematów. Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji, z całą pewnością pokazał, jak można przekuć coś, co zapowiadało porażkę w sukces, a może było zaplanowane, jak twierdzą niektórzy, czyli jak wykorzystać bunt i próbę zamachu stanu do tego, żeby bezwzględnie, brutalnie rozprawić się z opozycją. Masowo zamyka swoich przeciwników. I teraz w zasadzie może wszystko. Czy Państwa zdaniem to sytuacja, która była przez kogoś zaplanowana, czy jest całkowicie przypadkowa? Czy to sytuacja, która wpisuje się w jakiś sposób w wydarzenia w Europie, w to rosnące napięcie na starym kontynencie? Czy to jest element wzmacniania rządów i pokazywania, że kończy się czas takiej postoświeceniowej europejskiej demokracji i kultury, że teraz nadchodzi czas silnych władców ponownie? Czekam na Państwa opinie i komentarze na profilu Radia TOK FM na Facebooku. Czekam także na maile śniadanie@tok.fm oraz telefony 22 44 44 0.
44. Proszę dzwonić, proszę pisać. Po godzinie 6.05 będę rozmawiał przez telefon z Janną Pietrzak, Polką mieszkającą w Stambule, o tym, co mówi turecka ulica na temat wydarzeń weekendowych. Natomiast po 6.25 państwa i moim gościem będzie Pierre Bouillet, ambasador Francji w Polsce, z którym także porozmawiam o tym zmierzchu, zmierzchu epoki oświecenia w Europie i tego wszystkiego, co wniosła do rozwoju, do naszej zachodniej kultury, w kontekście oczywiście ataku terrorystycznego w Nicei. Pierwsze śniadanie w toku. Te tematy, o których w pierwszym śniadaniu w toku. Zachęcam państwa do odwiedzania profilu Radia Tok FM na Twitterze. Tam powinien się pojawić przegląd prasy w wykonaniu Maślaka. Krótki, 30-sekundowy, po 5.40 dłuższy. Czas na zapowiedź tego, co dzisiaj wydarzy się w kraju i za granicą. Kolegium IPN ma dzisiaj wyłonić kandydata na prezesa Instytutu. Do konkursu zgłosili się dr Marek Chrzanowski, dr habilitowany Zbigniew Romek, dr Jarosław Szarek i dr Paweł Łukielski. Nowo powołane 9-osobowe kolegium przesłucha kandydujących. W obecności dziennikarzy będą oni przedstawiać koncepcję kierowania Instytutem i odpowiadać na pytania kolegium. Choroba. Potem kolegium ma wyłonić w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów jednego kandydata. Na 5-letnią kadencję mogą powołać Sejm za zgodą Senatu, oczywiście zwykłą większością głosów. Jeśli nie uda się wybrać kandydata, zostanie rozpisany nowy konkurs. W Warszawie rozpocznie się dzisiaj Kongres Młodzieży Polonijnej. Udział zapowiedział m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. W kongresie, który potrwa do 20 lipca, uczestniczyć ma 350 osób, liderów duszpasterstwa młodzieży polonijnej z 20 państw. Przyjedzie młodzież m.in. z Ukrainy, z Białorusi, z Rumunii, z Węgier, z Francji, z Niemiec, z Kazachstanu, z Rosji i z państw Azji Środkowej. W czasie spotkania młodzi ludzie będą mieli możliwość poznania polskiej historii, kultury, tradycji. No, będą zwiedzali muzea warszawskie, budynki Sejmu, Senatu. A po kongresie wszyscy prawdopodobnie udadzą się na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Przed krakowskim sądem okręgowym ma rozpocząć się dzisiaj proces cywilny przeciwko twórcom niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie i telewizji CDF. Proces monitoruje, a także prowadzi szeroką akcję informacyjną Reduta Dobrego Imienia. Z pozwem przeciwko producentom serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie o naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do tożsamości narodowej, prawa do dumy narodowej i narodowej godności oraz wolności od mowy nienawiści. Wystąpili ponad 90-letni żołnierz Armii Krajowej oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Według powodów w serialu znalazły się sceny, które mają dowodzić, że Armia Krajowa rzekomo była współwinna zbrodni na osobach narodowości żydowskiej, natomiast Niemcy są przedstawieni jako ofiary II wojny światowej. Domagają się przeprosin we wszystkich telewizjach, w których film był emitowany lub poprzedzenie pierwszej emisji w pozostałych telewizjach, do których go sprzedano. Informacją historyczną ze stwierdzeniem, że jedynymi winnymi Holokaustu byli Niemcy. Choć także usunięcie z filmu znaku graficznego AK na biało-czerwonych opaskach noszonych przez aktorów i zapłaty 25 tysięcy złotych. Ciekawe, jaki wyrok wyda sąd. Ciekawe, w jaki sposób doegzekwuje potem ten wyrok na niemieckiej telewizji. Na pewno ta sprawa i ten temat będzie jeszcze wracał. Pierwsze śniadanie w toku. Cóż dzisiaj wydarzy się za granicą? Oczywiście ciąg dalszy następstw nieudanego zamachu stanu w Turcji. Przewrót został udaremniony przez siły wierne prezydentowi, ale też przez zwykłych Turków, którzy masowo wyszli na ulicę. Według tureckich władz w trakcie próby puczu śmierć poniosło 290 osób, 1400 zostało rannych. Zatrzymano 6 tysięcy osób, w tym wielu wysokiej rangi wojskowych podejrzanych o udział w przewrocie. Władze obciążają odpowiedzialnością za próbę puczu mieszkającego w Stanach Zjednoczonych opozycyjnego kaznodzieje Fethullaha Gulena, który odrzuca oczywiście oskarżenie. Dzisiaj zapewne mnóstwo nowych informacji i ciąg dalszy komentarzy w tej sprawie, także w informacji Radia Tok FM. O 19.00 polskiego czasu początek czterodniowej konwencji Partii Republikańskiej, na której Donald Trump ma zostać oficjalnie kandydatem Grand Old Party w listopadowych wyborach prezydenckich. Miliarder wybrał jako swego partnera w walce o Biały Dom gubernatora Indiany, Mike'a Pence'a, który w przypadku zwycięstwa wyborczego zostanie wiceprezydentem. Trump wygłosi przemówienie w czwartek na zakończenie konwencji. We Francji trzeci i ostatni dzień żałoby narodowej po zamachu w Nicei, w którym zginęło 84 osoby.
Przepraszam. Na samo południe minuta ciszy. W całym kraju prezydent François Hollande spotka się wcześniej z nową Radą Obrony i Bezpieczeństwa. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zamachu. Coraz więcej wiadomo o zamachowcu, między innymi ile pieniędzy wziął od państwa islamskiego prawdopodobnie. Ten atak. Więcej na ten temat powiem Państwu przy okazji przeglądu prasy. Tir kierowany przez 31-letniego Tunezyjczyka, Francuza tunezyjskiego pochodzenia, tak. Przejechał 2 kilometry przez tłum zgromadzony na promenadzie z okazji Dnia Bastylii, zanim zastrzelili go policjanci. W Brukseli dzisiaj spotkanie ministrów spraw zagranicznych z udziałem ministra Witolda Waszczykowskiego. Ministrowie będą omawiali m.in. kwestie relacji z krajami Ameryki Łacińskiej, w tym z Kubą, oraz unijną strategię wobec Chin. Zapewne przedyskutują również sytuację w Turcji po nieudanej próbie zamachu stanu, no ale też skutki zamachu terrorystycznego w Nicy. Będzie to pierwsze posiedzenie, w którym weźmie udział nowy szef brytyjskiej dyplomacji. Przepraszam, że się śmieję, ale jestem ciekaw, jak będzie witany brytyjski błazen Boris Johnson, który stoi za Brexitem, bo był jednym z liderów kampanii na rzecz Brexitu. Potem chciał być premierem, ale stchórzył i się wycofał. Również z decyzji o Brexicie takimi drobnymi kroczkami się wycofuje, żeby się nie śpieszyć. Obrażał wielu dyplomatów i wielu szefów państw jako burmistrz Londynu. Teraz będzie musiał stanąć z nimi twarzą w twarz. No to może być ciekawe doświadczenie. Ciekawy jestem, jak jego będą traktowali inni dyplomaci. Sekretarz stanu John Kerry spotyka się z ministrami spraw zagranicznych państw członkowskich Unii. Po rozmowach szef amerykańskiej dyplomacji leci do Londynu. Tam jutro będzie uczestniczył w spotkaniach na temat konfliktu w Syrii i w Jemenie. Zapewne także o Brexicie będzie rozmawiał. Theresa May została nowym premierem brytyjskiego rządu. Ten temat zapewne dzisiaj także będzie jeszcze komentowany. Także w Brukseli unijni ministrowie rolnictwa dzisiaj się spotykają. W czasie spotkania Komisja Europejska ma przedstawić zarys kolejnego pakietu pomocowego dla rolników w związku z kryzysem na rynku mleka. Polskę będzie reprezentował Krzysztof Jurgiel. Parlament brytyjski ma dzisiaj debatować od 16.30 polskiego czasu nad tym, jak zmodernizować brytyjski arsenał nuklearny. W Grecji komisarz unijny do spraw gospodarczych i finansowych Pierre Moscovici dzisiaj się pojawi o 15.15. Ma mieć miejsce wspólna konferencja prasowa z szefem greckiego resortu finansów. Pierwsze śniadanie w toku. To te najważniejsze wydarzenia za granicą. Cóż takiego mówi nam kartka z kalendarza o tym dniu? Dzisiaj mamy 18 dzień lipca, 200 dzień roku. Brzask nastąpił o 3.51, słońce wzeszło o 4.36, a zajdzie o 20.48, zmierzch nastąpi o 21.33. Imieniny obchodzą się Emilian, Szymon, Arnold, Arnulf, Arnulf, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogomir, Drogoradz, Dziwigor, Erwin, Eugeniusz, Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Karolina, Krestencjusz, Krestens, Krestenty, Maryna, Matern, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Robert, Roberta, Szymona, Symforoza, Teodozja, Uniesław oraz Kamil. Wszystkiego najlepszego, drodzy solenizanci, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. No i tradycyjne prezenty książkowe mamy dla tych osób, które dzisiaj świętują imieniny, a które cieszą się rzadkimi imionami, czyli dla osób o imionach Arnulf, Drogomił, Drogomir, Drogoradz, Dziwigor, Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Matern, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Symforoza. Bardzo proszę o telefon wymienione przeze mnie osoby 22 44 44 044. Kosia Wołczyńska złoży życzenia, prezenty książkowe także roześle, a głos ma przemiły, więc warto zadzwonić choćby po to, żeby posłuchać życzeń w jej wykonaniu. Dzisiaj, czyli 18 lipca, mamy także Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Jest taka piosenka, która w sposób szczególny, piosenka zespołu U2, Nelsona Mandelę wspomina i dotyczy Ordinary Love, przed informacjami gospodarczymi, especially for you, Nelson. Informacje gospodarcze.
gospodarcze. Filip Gakuszy, dzień dobry. Tym razem było zaskoczenie, ale pozytywne. Agencja Fitch nie dość, że pozostawiła na niezmienionym poziomie rating Polski, to jeszcze utrzymała jego perspektywę jako stabilną. Rynki oczekiwały obniżenia perspektywy do negatywnej, dlatego ich reakcja może dzisiaj być całkiem niezła. Zdaniem analityków agencji, polska gospodarka ma solidne fundamenty makroekonomiczne. Oddala się też perspektywa wprowadzenia nowej ustawy o przewalutowaniu kredytów frankowych. Niemniej, według agencji, od października zeszłego roku, kiedy w naszym kraju władze objęło Prawo i Sprawiedliwość, zmniejszyła się przewidywalność polskiej polityce gospodarczej, co, jak wskazano, zwiększa ryzyko pogorszenia prognoz gospodarczych. Rynki pokażą dziś swoją reakcję na wydarzenia w Turcji. Możemy ją odczuć także w Polsce, bo kraj i jego waluta zaliczane są do tego samego koszyka gospodarek rozwijających się. Już po pierwszych informacjach o zamachu stanu, turecka lira mocno osłabiła się względem dolara. W tym tygodniu czeka nas seria danych z polskiej gospodarki. Główny Urząd Statystyczny poda dzisiaj dane o przeciętnym wynagrodzeniu w maju. Prognozy wskazują, że w ujęciu rocznym wzrosło o 4,5%. Jutro natomiast poznamy dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. Rynki spodziewają się przyspieszenia w przemyśle po fatalnych wynikach za pierwszy kwartał tego roku. Prognozy ekonomistów zakładają też zwiększenie sprzedaży detalicznej po tym, jak w maju wzrosła ona o 2,2% w skali roku. Bankrutuje kolejne biuro podróży. Upadłość ogłosiła firma Nautica Incentive z Krakowa. Informacja o tym znalazła się w oświadczeniu zarządu spółki opublikowanym na stronie internetowej. Spółka informuje, że poza granicami nie przebywa żaden turysta, a gwarancje ubezpieczeniowe wystarczą na zwrot całości wpłat klientów. Pogoda. Na termometrach dzisiaj od 18-19 stopni w Suwałkach, w Białymstoku do 20-21 we wszystkich pozostałych regionach. W prawie całej Polsce będzie przelotnie padał deszcz, czasami dość intensywny, bez opadów tylko na Warmii i Mazurach oraz w okolicach Białegostoku i Wrocławia. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie. 5.42 i 51 sekund, Piotr Maślak i pierwsze śniadanie w toku. Witam ponownie. Obiecałem, to nadmieniam rocznicę. Kilka ciekawych wypada dzisiaj. Warto pamiętać, że 18 lipca, 365 lat temu, w Krakowie odbyła się egzekucja przywódcy powstania chłopskiego na Podhalu, Aleksandra Kostki-Napierskiego. 120 lat temu natomiast w Warszawie odbył się pierwszy na ziemiach polskich pokaz filmowy aparaturą wynalazcy Thomasa Edisona. 118 lat temu Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu nowego pierwiastka polonu, a 115 lat temu w Holsterhausen w Westfalii urodził się Stanisław Mikołajczyk, działacz ruchu ludowego, premier polskiego rządu na uchodźstwie. 89 lat temu natomiast w Podhajcach koło Lwowa urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor, reżyser, pedagog, założyciel i dyrektor teatru na Woli w Warszawie. No to dorobku trudno wymienić cały dorobek artystyczny trudno ująć w kilku słowach. Zmarł w 92 roku. 50 lat temu w Stanach Zjednoczonych wystartował statek kosmiczny Gemini 10. Po raz pierwszy w historii eksploracji kosmosu dokonał na orbicie okołoziemskiej udanego połączenia z innym bezzałogowym statkiem Agena. 18 lat temu Sejm przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym kraju. Polskę podzielono na 16 województw, 372 powiaty ziemskie i 64 powiaty grodzkie. Pierwsze śniadanie w toku. Gdyby nie liczba ofiar, można by pomyśleć, że zamach stanu przygotował sam Erdogan, by poszerzyć i umocnić swoją władzę, napisał pan Jacek na profilu Radia Tok FM na Facebooku. Pan Romuald dodaje, po tragedii w Nicei nie jestem dumny ze wszystkich zachowań i wypowiedzi naszych polityków, a za niektóre się wstydzę. Nasza separatystyczna polityka odcinania się od problemów migracyjnych Europy Zachodniej świadczy tylko o naszej krótkowzroczności, a Erdogan wspaniale trafił ze swoim przewrotem w obecne nastroje ludu. Czekam na Państwa opinie i komentarze. 22 44 44 044 na telefon. Śniadanie to adres i profil Radia Tok na Facebooku oczywiście także są do Państwa dyspozycji. Pierwsze śniadanie w toku. Czas zajrzeć do gazet. Dzisiaj sporo ciekawych tekstów. Oczywiście te najważniejsze, czołówkowe, nawet w Dzienniku, Gazecie Prawnej, dosłownie,
czołówka podzielona na pół, no może prawie na pół. Nieco wyżej na pierwszej połowie strony Turcja, nieco poniżej Francja. Turcja wyżej, dlatego że chyba więcej ofiar, bo tak jest też tytuł. Turcja 245 ofiar, Francja 84 ofiary. To są te dwa tytuły czołówkowe. Czyli te dwa wydarzenia, które zdominowały bezdyskusyjnie uwagę Europy i świata w ostatnich dniach. Wszystkie gazety w kontekście wydarzeń w Turcji zwracają uwagę jednak nie na to, że pucz i że tyle ofiar, a w pierwszych zdaniach na to, iż po nieudanej próbie puczu wojskowego, jak czytam w dzienniku Gazecie Prawnej, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan rozpoczął czystki. Zatrzymano ponad 6 tysięcy osób. W takim samym kontekście dzisiaj na czołówce Jerzy Haszczyński zwraca uwagę, że na pewno zwycięzcą jest prezydent Turcji, który dzięki szybkiemu pokonaniu puczystów jeszcze bardziej się umocni, nie tylko na własnym podwórku, gdzie miał już sułtańską pozycję, ale także w Europie i na świecie. Za kraty pod zarzutem wspierania puczu trafiają tysiące wojskowych, setki wojskowych, a z pracy są usuwani setkami sędziowie i prokuratorzy. Zwraca uwagę Jerzy Haszczyński. Stanie się jeszcze silniejszy Erdogan na scenie międzynarodowej. Od wszystkich usłyszał, że ulżyło im, iż demokratycznie wybrane władze Turcji się utrzymały. Wcześniej wiedział, że jest Amerykanom i Europejczykom niezbędny do rozwiązania dwóch problemów: powstrzymania fali imigrantów i zwalczania terroryzmu tak zwanego państwa islamskiego, organizacji. Teraz jeszcze usłyszał o ochronie demokracji, co jest miłą odmianą po serii zarzutów o autorytaryzmie i brutalnej rozprawie z Kurdami, rozdrobieniu wolności mediów. Z całą pewnością kraj, w którym dochodzi do przewrotów, traci w oczach zagranicznych inwestorów. Kurs tureckiej liry wobec dolara gwałtownie spadł w piątek, gdy pucz już trwał. Amerykańscy finansiści jeszcze pracowali. Spadło o 4,6%. Rząd bankarzy już w weekend zapewniał, że inwestorom nic nie grozi, a nawet zagwarantował ułatwienia w inwestowaniu i wycofywaniu pieniędzy. Problemy 15 gospodarki świata zapewne odbiją się jednak na innych krajach. Polska waluta traktowana jest przez finansistów jak turecka. No, może to lekka przesada. Natomiast z całą pewnością także moje zaskoczenie wywołała tak szybka i tak radykalna fala krytyki pod adresem puczystów ze strony światowych i europejskich przywódców. Rady Europejskiej Donalda Tuska nie oceniam w tym przypadku ani prezydenta Erdogana, ani puczystów. Powiem Państwu szczerze, że od samego początku tego puczu im więcej czytałem, tym mniej miałem przekonania, o co w tym wszystkim chodzi. Nadal nie do końca rozumiem intencje i idee puczystów. Z jednej strony armia w Turcji zawsze była strażnikiem świeckości państwa i od czasów Atatürka stała na straży wolności obywatelskich, praw człowieka. Armia w Turcji to nieco inny byt niż na przykład w takich krajach jak Polska. Tam armia to jest rodzaj wyróżnienia. Bycie oficerem to jest zaszczyt. Oficerowie mają specjalne, różne przywileje, z których zresztą chętnie korzystają, które nieco zostały nadkruszone, tak powiem, przez prezydenta Erdogana. Więc można było na początku tego puczu pomyśleć, że to po prostu zwyczajnie walka o swoje. Potem, kiedy pojawiły się te argumenty, że ktoś musi bronić wolności demokratycznych i praw człowieka, zaczęło to brzmieć dziwnie, ale z drugiej strony logicznie, biorąc pod uwagę rolę, jaką armia odgrywa w Turcji. No ale jeszcze chwilę później, kiedy błyskawicznie bunt został stłumiony, a jednocześnie 6 tysięcy osób trafiło do aresztów, pojawiła się ta myśl, że może to prezydent Erdogan stoi za tym wszystkim i właśnie po to zorganizował, jak twierdzą niektórzy, czy może nie tyle zorganizował, co na pewno wykorzystał ten zamach stanu, albo wykorzystał takie jakieś złe nastroje w armii po to, żeby podsycić niektórych wojskowych do buntu i potem stłumić go. No i mieć doskonały pretekst do walki, już otwartej walki z opozycją, do wsadzania ludzi do więzień. Co zresztą robił od dłuższego czasu, jeszcze zanim doszło do puczu.
O tym, co mówi turecka ulica, będę po 6.05 rozmawiał z Janną Pietrzak, Polką, która mieszka w Stambule. Jak postrzegają tę sytuację Turcy? Na pewno będzie ciekawie, warto posłuchać. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy. Bezdyskusyjnie to temat, który dominuje dzisiaj w gazetach, także w gazecie wyborczej, choć tu, po mojemu zdziwieniu, dopiero, chociaż nie jest na czołówce, oczywiście prezydent Erdogan podwójnie wygrano, otrzymał władzę i ma pretekst do czystek. Czy pucz nie był prowokacją, zastanawiają się komentatorzy. W gazecie wyborczej także sylwetka Erdogana i Gulena, o którym się mówi, że stoi za tym puczem, czyli tego emigranta, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale także o tym, jak polscy klienci funduszy tracą teraz przez Turcję. Spory tekst. Pierwsze śniadanie w toku. Nie tylko Turcją prasa żyje. Oczywiście wspomniałem, że także temat Francji dzisiaj dosyć obszernie jest relacjonowany. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że śledczy rozpoczęli dochodzenie w sprawie zamachu. Podstawowe pytanie, jakie dzisiaj sobie zadają służby, to czy sprawca działał z własnej inicjatywy, czy też otrzymał rozkazy od państwa islamskiego. Rzeczpospolitej o tym, że Francja czuje się bezbronna. Jak to możliwe, że drobny przestępca sam mógł zabić 84 osoby? I to w czasie i w miejscu, które miało być chronione jak nic innego. Nad tym zastanawia się Jędrzej Bielecki. Kolejne zamachy mogą się pojawić we Francji. O tym z kolei ostrzega dyrektor Paryskiego Centrum Analizy Terroryzmu Jean-Charles Brissard w Rzeczpospolitej. To wszystko. Ten temat także wraca w innych gazetach. Nieudany zamach, nie, to przepraszam, to Turcja, znowu w Gazecie Polskiej Codziennie. Wojna cywilizacji. Czy następnym celem islamskich terrorystów będą Światowe Dni Młodzieży? Pyta Polska The Times. Do tego tematu zresztą jeszcze wrócę w rozmowie z Pierrem Bleu, ambasadorem Francji w Polsce, po 6.25. Dlatego z jaką pewnością siebie minister spraw wewnętrznych, taka buta niestety to jest czasami wywoływanie wilka z lasu, odnosił się, że on zadba o bezpieczeństwo, w przeciwieństwie do Francuzów, o bezpieczeństwo swoich rodaków, że tego możemy być pewni. Do tego tematu, tak jak powiedziałem, wrócę. Z Super Expressu dowiedzą się Państwo, że zamachowiec dostał 84 tysiące funtów za rzeź w Nicei. Twierdzi ta gazeta. Terrorysta zabił za pieniądze. Według tak zwanego państwa islamskiego, które zabija niewinnych ludzi, wysługując się swoimi fanatykami, 1000 funtów, brytyjski Telegraf poinformował, 1000 funtów za człowieka, czyli 84 tysiące funtów, bo 84 ofiary. No ale Telegraf to Telegraf, więc ostrożnie. Także oczywiście o zabitych Polkach. Dzisiaj w gazetach w Fakcie dziadek Polek skarży się, że państwo nie pomaga. W ogóle nie interesuje się, że w polskim MSZ panuje chaos. Rodzina została sama ze swoim nieszczęściem. Dziadka nie ma. Wpływają na ich psychikę. Ja się cieszę i dziękuję Bogu, że za mnie te dylematy rozstrzygnęło kierownictwo TVP, wyrzucając mnie z pracy i tłumacząc to tym, że nie pasuje do wizji. Teraz po miesiącach wiem, że faktycznie nie pasuje do tej wizji dziennikarstwa, którą wyprawia TVP, więc w sumie dobrze, że podjęli tę decyzję za mnie. W sieci dzisiaj tajemnica fortuny prezydenta Gdańska rozwikłana, tak co oni twierdzą autorzy. Do rzeczy, oni chcą nas bronić, to nie bojówkarze, to ochotnicy gotowi strzec ojczyzny, a na okładce oczywiście ochotnicy mierzą, nie wiem dlaczego, do czytelnika, chyba żeby go odstraszyć, więc odkładam do rzeczy, przerażony lufą wymierzoną w moją twarz. Wprost ratuje się jak może. Najpierw redaktor naczelny Tomasz Wróblewski atakował opozycję, teraz widzi, że to nie pomaga, więc sięga po inne środki i publikuje zdjęcie nagiej kobiety na okładce. Od emocji do ciała zrozumieć kobietę. Nie jeden próbował, żadnemu się nie udało. Czy to pomoże podnieść czytelnictwo? Nie wiem, niech Państwo sami ocenią, a ja zapraszam na informacje. Pierwsze śniadanie w toku.
ale nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja Maciej Zakrocki i moi goście. Z poniedziałku do piątku o 16.40. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 18 lipca, minęła 6. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. Prezydent Turcji chce niezwłocznego przywrócenia kary śmierci. Trzech policjantów zginęło w strzelaninie w Baton Rouge w Luizjanie. Kolejne referendum w sprawie niepodległości Szkocji możliwe już w przyszłym roku. Prezydent Turcji opowiada się za niezwłocznym przywróceniem kary śmierci. Przemawiając do tłumów zebranych w Stambule i nawołujących do przywrócenia najwyższego wymiaru kary, Recep Erdoğan przyznał, nie możemy zignorować takiej prośby. Kara śmierci została w Turcji zniesiona w 2004 roku, co umożliwiło rok później rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. W praktyce żaden wyrok śmierci nie został w tym kraju wykonany od 1984 roku. Po piątkowym puczu, w którym zginęło ponad 290 osób, sytuacja w Turcji powoli się stabilizuje, choć prezydent wezwał swoich zwolenników, by do piątku kontynuowali protesty na ulicach i placach miast przeciwko zamachowi stanu, bo, jak mówił, zagrożenie nie zostało całkowicie wyeliminowane. Po tym, jak doszło do zamachu stanu, tureckie władze zatrzymały około 6 tysięcy osób, w tym wielu generałów. Szybka restrukturyzacja tureckiej armii, drugiej co do wielkości w NATO, jest konieczna dla bezpieczeństwa paktu, a na razie w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Tak uważa generał Stanisław Kozi, były szef BBN-u, który był gościem programu Wybory w Toku. Jak głęboko ta kadra armii tureckiej będzie pozwalniana, jakie luki, jak długo trzeba będzie to uzupełniać. Więc na pewno przez jakieś tygodnie, jeśli nie miesiące, będzie tutaj pewien okres zamieszania, niepewności, kłopotów w NATO. Tym bardziej, że nie jest jasne, kto stoi za przygotowaniem puczu, twierdzi europoseł SLD Janusz Zemka. Widać, że ta władza ostatnimi czasy tam wykonywała manewkę, więc bo tu nawiązuje kontakty z Rosją, chce współdziałać, jeśli chodzi o Izrael i teraz nie wiadomo, z czego ten bunt wynika. I ten bunt wynika przykładowo, że nie było zgody na to, czy też, jak tam się ładnie mówiło, walka o demokrację. Fethullah Gülen, którego władze w Ankarze obciążają odpowiedzialnością za próbę przewrotu wojskowego w Turcji, twierdzi, że za nieudanym zamachem stanu stoi sam prezydent Recep Erdoğan. Napastnik, który w Baton Rouge w Luizjanie zastrzelił trzech policjantów, a trzech ranił, to 29-letni Gavin Long. Był jedyną osobą odpowiedzialną za zabójstwo i zginął zastrzelony przez funkcjonariuszy. Do kolejnego już w ostatnim czasie ataku na policjantów doszło wczoraj. Interweniowali oni w sprawie strzelaniny między kilkoma osobami na stacji benzynowej, a gdy przybyli na miejsce, wpadli w zasadzkę i zostali zaatakowani. To właśnie w Baton Rouge na początku lipca policja podczas próby zatrzymania zabiła czarnoskórego sprzedawcę, co wywołało falę protestów. Prezydent USA Barack Obama w stanowczych słowach potępił już zabicie policjantów, podkreślając, że nie ma wytłumaczenia dla przemocy wobec policji. Po czwartkowym zamachu terrorystycznym w Nicei w szpitalach nadal leży 85 osób, 18 z nich, w tym jedno dziecko, jest w stanie zagrażającym życiu, poinformowała francuska minister zdrowia. Sprawcą zamachu, w którym zginęły 84 osoby, jest mieszkający od lat w Nicei 31-letni Tunezyjczyk. Mężczyzna wyjechał ciężarówką w tłum świętujący na nadmorskiej promenadzie z okazji święta zdobycia Bastylii. Ze źródeł zbliżonych do śledztwa wynika, że napastnik przejechał wcześniej dwukrotnie tą samą trasą na dzień przed atakiem, jak również dwa dni wcześniej. Agencja AFP podała, że krótko przed zamachem mężczyzna wysłał SMS-a, w którym cieszył się ze zdobycia pistoletu, a także wspominał o dostawie innej broni. Ponadto między 11 a 14 lipca zrobił sobie zdjęcie za kierownicą ciężarówki, a następnie wysłał je SMS-em. Śledczy ustalają teraz, kim byli odbiorcy tych wiadomości. Wiadomo, że napastnik był muzułmaninem. Niektórzy świadkowie podkreślają jego religijność. Z kolei według zeznań jego ojca wynika, że nie miał on żadnych związków z religią. W sobotę do odpowiedzialności za zamach w Nicei przyznało się państwo islamskie i określiło sprawcę jako żołnierza państwa islamskiego. Już w przyszłym roku może odbyć się drugie referendum w sprawie niepodległości Szkocji. Może się tak stać, jeśli brytyjski rząd rozpocznie proces wychodzenia z Unii, nie gwarantując poszanowania szkockich interesów, zapowiedziała szefowa szkockiego rządu Nicola Sturgeon. Zasugerowała też, że możliwym rozwiązaniem byłoby pozostanie Szkocji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej. Możliwość taką odrzucił rząd w Londynie. W najbliższym tygodniu Sejm przyjmie nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Zapowiedział to w rozmowie z reporterką TOK FM wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Jego zdaniem ustrojowy spór o Trybunał nie ma znaczącego
wpływu na polską rzeczywistość, a jest podgrzewany przez opozycję. Rząd polski zwrócił się o opinię komisji, zespół ekspertów, który pracował dla potrzeb Sejmu, częściowo zastosował się do ich wskazań. Te wskazania znalazły się w nowym projekcie ustawy, który w tym tygodniu będzie procedowany w Sejmie. Pana zdaniem w tym tygodniu już Sejm przegłosuje? Tak, myślę, że w tym tygodniu ta ustawa wróci z Senatu i zostanie przyjęta. Tymczasem w dostępnym na stronach sejmowych porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu rozpoczyna się we wtorek i potrwa do piątku. Takiego punktu nie uwzględniono. W czwartek nad nową ustawą o Trybunale Konstytucyjnym pracowały dwie senackie komisje. Zgłoszono wiele poprawek. Po pracach w komisjach ustawa ma być rozpatrywana 20 lipca na posiedzeniu Senatu i prawdopodobnie w trybie błyskawicznym wróci do Sejmu. Przed krakowskim sądem ma dziś rozpocząć się proces cywilny przeciwko twórcom niemieckiego serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie i telewizji ZDF. Proces wytoczył ponad 90-letni żołnierz AK oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej za naruszenie dóbr osobistych. Zdaniem skarżących w serialu znalazły się sceny, które mają dowodzić, że Armia Krajowa rzekomo była współwinna zbrodni na osobach narodowości żydowskiej. Z kolei Niemcy są przedstawieni w filmie jako de facto ofiary II wojny światowej. Pogoda. W poniedziałek zachmurzenie dużo z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwsze śniadanie w toku. Przyznam, że kiedy śledziłem w nocy wydarzenia w Turcji, od razu zastanowiła mnie nieudolność tego puczu. Zdziwiło mnie też poparcie mieszkańców dużych miast dla Erdogana. Zawsze wydawało mi się, że nie cieszy się tam popularnością. Straszne było też to, że wezwał ludzi do wyjścia na ulicę. Cóż, trochę za wczesna godzina, by pozbierać myśli. Te aresztowania i represje też nieciekawe. I jeszcze panoszący się w świecie terroryzm. Pani Beata, która wysłała do nas tego maila, przypomina chińskie przekleństwo, byś żył w ciekawych czasach. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Piotr Maślak, witam ponownie. To jest pierwsze śniadanie w toku, 6:54. Proszę do nas pisać na profilu Radio Tok FM na Facebooku, wysłać maile śniadanie@tok.fm. Pan Grzegorz napisał na profilu Radio Tok FM na Facebooku: Turcja to doskonały przykład na stosowanie podwójnych standardów. Potępiamy agresję Rosji na Ukrainie, ale jesteśmy w sojuszu z Turcją, która dokonała tego samego w stosunku do Cypru. NATO to ponoć Organizacja Państw Demokratycznych, ale popiera i toleruje niedemokratyczny reżim w Turcji. Ten sam Zachód, który potępia puczystów w Turcji, poparł zamach stanu i obalenie demokratycznie wybranego prezydenta Egiptu. Pan Wojciech napisał: nie pierwszy to w Turcji pucz i nie ostatni. Ten akurat jest bardzo na rękę Erdoganowi. Już krzyczy o przywróceniu kary śmierci dygnitarze unijni i Muhammad Obama, rozumiem, że chodzi o amerykańskiego prezydenta, go popierają i tam w tej Turcji to pewnie wzorowy wzorzec demokracji panuje. Pierwsze śniadanie w toku. A jakie tam w tej Turcji nastroje i co mówi turecka ulica, to myślę, bardzo ciekawa i ważna perspektywa. Państwa i moim gościem jest pani Joanna Pietrzak, Polka, mieszkająca w Stambule. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Mam nadzieję, że dobrze się pani wstawało i że nie za wcześnie zadzwoniliśmy. Trochę różnica w czasie, więc może pani łatwiej. Tak, tak, tutaj już jest całkowicie przyzwoita godzina, 7:00. Czy dobrze się wstawało? W zasadzie już od kilku dni te nastroje nie są najlepsze, chociaż wszystko wskazywałoby na to, że sytuacja jest pod kontrolą. Ale powiem, że co najmniej dwuznacznie można to odczytywać. Albowiem zginęło tak wiele osób, tak wiele zostało rannych, a w mieście panuje atmosfera świąteczna. To znaczy, cieszą się mieszkańcy Stambułu, że udało się stłumić bunt? Wydaje się, że w większości tak. Ja jestem bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o liczbę, dlatego że to nie jest rzeczywistowy obraz. Natomiast mówiąc o atmosferze świątecznej, mam na myśli takie typowe zachowania w dużych miastach. Przede wszystkim w Stambule, bo to jest miasto, które liczy blisko 20 milionów mieszkańców. To jest zazwyczaj święta, przejazdy przez autostradę, komunikacja publiczna jest bezpłatna. Jeśli tak właśnie jest, to końcem dzisiejszego dnia, 23:59, tak jak wspomniałam, wszystko jest bezpłatne. Komunikacja publiczna w postaci metra, w postaci autobusów, czy tak zwanego metrobusa, są ozdobione flagami Turcji. Czyli święto.
15 lipca zostało ogłoszone w Turcji świętem demokracji. To stało się dokładnie dzień po tych tragicznych wydarzeniach, więc rzeczywiście no, to jest jakieś szaleństwo, jeżeli tak można to dosyć emocjonalnie nazwać. Pani mówi o świętowaniu i o radości, a czy gdzieś w jakikolwiek sposób da się odczuć to, co jest jak do tej pory chyba największym skutkiem tego nieudanego puczu? 6 000, jeśli nie więcej, osób zatrzymano. Generałowie, wojskowi, ale też sędziowie, prokuratorzy. Oczywiście to jest bardzo, bardzo niepokojące. Chociaż nie jest to wystarczające słowo, żeby ująć to, co się stało. Natomiast kwestia sądownictwa. W sumie Erdoğan w ostatnich latach wymienił ponad 40% pracowników sądownictwa wyższej i niższej kadry, więc proszę sobie wyobrazić, jaka to jest skala. Co do armii, wojsko Turcji zazwyczaj cieszyło się bardzo dużym autorytetem. To oni stali na straży laicowości państwa. Dlatego też to jest zaskakujące, jak policjanci wraz z żołnierzami tutaj toczyli walki wręcz nieomalże. Jak to się będzie układało w perspektywie tego, co dzieje się na południowo-wschodnim krańcu Turcji, bo trzeba zaznaczyć, że właśnie w tych regionach trwa otwarta walka z bojownikami kurdyjskimi. W momencie, kiedy wojsko zostało tak ośmieszone poprzez właśnie ten nieudany pucz, czy też, jak niektórzy twierdzą, sfingowany teatr, można było tak to nawet określić, i jak będzie wyglądało bezpieczeństwo właśnie, szczególnie w tych regionach, a także przy granicy syryjskiej, trudno na dzień dzisiejszy określić. Ale rzeczywiście to, co się działo w nocy z piątku na sobotę, jest rzeczywiście bardzo znaczące, ponieważ grupa ludzi też linczowała żołnierzy. Żołnierzy, którzy, można było nawet powiedzieć, w Turcji tutaj cieszą się takim nimbem wręcz świętości, czyli jakiegoś elita społecznego. To jest elita społeczeństwa tureckiego. Tak jest postrzegana armia w Turcji. Już od czasów Atatürk'a. Oczywiście, no to w zasadzie on nadał im taki specjalny status, ale po przewrotach wojskowych to oczywiście w dziejach Republiki, która tutaj od początku XX wieku istnieje to raz, ale jakby takie lincze, pucze są w genach tych ziem już od czasów Imperium Osmańskiego. Tutaj może taką armią osmańską byli janczarzy, którzy raz po raz też dawali o sobie znać. Także nie chcę powiedzieć, że to jest coś normalnego, ale to nie jest nic niespotykanego. Natomiast zastanawiające właśnie to, że biorąc pod uwagę tą całą tradycję niepływną bądź co bądź, rzeczywiście był to bardzo kiepsko przygotowany zamach. Z bardzo małą liczbą zamachowców, biorąc pod uwagę potęgę tureckiej armii. No więc właśnie o to chciałem pani zapytać. Co, trudno mówić o mediach wolnych w Turcji, no bo wiadomo, że pan prezydent Erdoğan był bardzo wyczulony na to i walczył ze spiskami i z mediami od dawna. Ale jak turecka ulica, o tak zapytam może, interpretuje to, że ten zamach był taki nieudolny, przecież tak silnej i tak dobrze zorganizowanej armii? Czy dostrzega się tam, czy pojawiają się gdzieś w rozmowach kawiarnianych takie elementy, że może to Erdoğan sam zorganizował, albo przynajmniej podsycił, wiedząc, że tam gdzieś ktoś spiskuje i doprowadził do wybuchu tego buntu po to, żeby mieć pretekst do tego, żeby zdjąć rękawiczki i po prostu już bez nich brutalnie tłumić opozycję? Ale rzeczywiście, no, te wszystkie niezdolności sprawiają, że niewątpliwie i przy stolicach kawiarnianych, i przy stolicach eksperckich mówi się, w zasadzie przypuszcza się tezę, że mogło to być po prostu sfingowane. Mógłby się po prostu teatr, w którym rolę główną gra Erdoğan. Natomiast
jaka jest rzeczywistość. Myślę, że najlepiej wstrzymać się oczywiście z taką decyzją, jak to wszystko wyglądało. No się, myślę, oczywiście pewnie to nie jest pewne, że tak się wydarzy. No ale jeżeli chodzi o Erdoana, to jakie przesłanki tutaj wskazują na to, że mogły być to po prostu teatr? Otóż mówi się tutaj o bardzo ważnych kwestiach nadania obywatelstwa obywatelom syryjskim, właściwie uchodźcom z Syrii przede wszystkim. Tureckiego obywatelstwa. Tureckiego obywatelstwa, zgadza się. Mówi się również bardzo głośno od kilku miesięcy o dyplomie studiów wyższych Recepa Tayyipa Erdoğana, bowiem w konstytucji jest zapis, że urząd prezydenta może sprawować się tylko osoba z wyższym wykształceniem.